Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale, chociaż wrzesień przywitał nas dosyć chłodno raczej, to ja witam Was bardzo gorąco w kolejnym vlogu. Dzisiaj taka nietypowa w sumie data publikacji, bo weekend to nie jest też tygodniowy vlog, ponieważ powiem szczerze, że chociaż miałem ostatni materiał nagrany z tego okresu, gdzie był długi weekend z prawie 2 tygodni, to potem jakoś nie miałem tak za bardzo weny, żeby to poskładać. Jak był czas, to mi się najzwyczajniej w świecie po prostu nie chciało tego składać. No też chcę mieć trochę czasu dla siebie, jeżeli jest taka możliwość. Dlatego też po prostu nie było tej publikacji na moim kanale. Ale tak sobie w sumie pomyślałem, że będę w stanie wrzucać tych vlogów więcej, częściej, natomiast dość nieregularnie. To nie będą takie daily vlogi, to będą po prostu vlogi, które będę nagrywał, jak będę miał coś ciekawego do powiedzenia. Tak jak w tym przypadku, po prostu chcę Was poinformować, że możecie oczekiwać tego typu rozwiązań. Rozwiązań, matko, jak to brzmi. Ale że będą tego typu vlogi po prostu, no to myślę, że warto też o tym powiedzieć. A tu jakieś kurcze prace remontowe. O, będzie jeden pas na Zamenhofa zamknięty. Coś czuję, że dzisiaj będzie bardzo korkowo od rana. Po południu to pal licho, bo raczej ludzie w drugą stronę się udają, aniżeli tędy. Moi drodzy, w tym w zasadzie krótkim filmie informacyjnym to na tyle. Ja myślę, że jak dobrze pójdzie, to jeszcze możliwe, że nawet w ciągu tego tygodnia może z 1-2. Słuchajcie, jaka dzisiaj historia. Tak się od rana zaorałem, że po prostu jakaś masakra. Mam przygotowany kolejny zestaw do składania dla klienta, który chciałem Wam zresztą nagrać. I w związku z tym, że część części mi po prostu wykupili u mojego dystrybutora, to zamówiłem je jeszcze z 2 innych sklepów, między innymi z Netes i z Agito. Już sobie wszystko szykuję powoli do składania, bo przyszła karta graficzna GTX 1080 Ti Asusa. No i tak sprawdzam z listą, nie, czy wszystko mam. Brakuje mi jeszcze 2 dysków HyperX Kingstona. Szukam tych dysków, cholera, nie ma, tak? Mówię, były zamawiane, może nie były od ręki, bo to jest produkt EOL. Patrzę w zamówienie, w maila, kurde, jest 25, czy właściwie z 24, że wysłano, jest numer listu przewozowego, nie? No to sprawdzam. Wchodzę sobie na stronę DPD, patrzę, kurde, odebrano 25, około 12:30, podpisane Nowak. Mówię, cholera, no to musi to być, nie? No szukam tych dysków, szukam, małe paczki będą, nie? Może jakaś foliówka? Nigdzie nie ma. Sprawdzam jedno miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Cholera, nie ma dysków. Co się z tym stało? No piszę, że jest doręczono, nie? Piszę do szwagra, do Marcina. Czy nie widział gdzieś paczki z 2 dyskami Kingstona? Kurde, nie ma, nie? Szukam dalej. Już w końcu jest taki desperowany. Mówię, kurde, może znowu DPD coś odjebało, nie? I chcę przejrzeć monitoring. Tutaj mamy 2 osobne monitoringi założone. Jeden na zewnątrz, osobno, drugi w środku. Jest osobno, przeglądam. Jedne kamery, drugie kamery, cholera. Zapis najstarszy od 30, tak? Czyli no, nie sięga te parę dni wstecz. Trzeba będzie zmienić te ustawienia i patrzę, kurde, no nie mam, nie widzę, co się stało z tą paczką, tak? Czy faktycznie kurier to dostarczył, czy nie? Mówię, no jasny gwint, tutaj pisze, że wysłano, pisze, że odebrano, a dysków nie ma, nie? No to kurwa pozamiatane, tak? Potem cały zlany. Ale coś mnie tkło. Sprawdzam jeszcze raz tą pocztę na spokojnie i patrzę. Owszem, było zamówienie wysłane, ale jest to 25 listopada 2016 roku. A nie sierpnia 2017 roku. Mało tego, HyperX też się zgadzało, słuchajcie, to jest najlepsze, HyperX się zgadzało, ale tam były pamięci RAM, a nie 2 dyski SSD. No dobra, nie? No to już kamień serca, coś porąbałem, tak? Wchodzę na inną, podczas sprawdzam i faktycznie są dyski, wczoraj zostały wysłane i dzisiaj DPD powinien je dostarczyć, ale słuchajcie, ja chyba z godzinę, dobrą godzinę, bo już z 9:19 chodziłem i szukałem 2 dysków SSD,
Nie wiem, czemu mi się ubzdurało, że one już powinny być, że powinny być na miejscu. Nawet śmieci przeryłem z foliówkami, bo mówię, my tutaj, wiadomo, śmieci segregujemy. Kurde, może to było w jakichś foliówkach. Przez przypadek, tak jak wiecie, są takie koperty, nie? To po prostu to zwinąłem, bo może to było jeszcze w jakiejś folii bąbelkowej i do śmieci to wywaliłem, nie? Mówiłem wam, że po prostu masakra. Ten dzień się nie zaczął dobrze.